Rozwiąż równanie i określ jego dziedzinę. Określając dziedzinę, powinniśmy szukać wartości, które sprawiłyby, że każda ze stron tego równania stałaby się nieokreślona. Chcemy to zrobić, ponieważ w czasie wykonywania operacji na tych liczbach możemy zgubić rzeczy z mianownika. Możemy otrzymać jakieś odpowiedzi, ale jeśli będą to odpowiedzi, które były tu na początku, które w naszych początkowych wyrażeniach były nieokreślone, nie będą to poprawne rozwiązania. Dlatego właśnie musimy określić dziedzinę. A zatem, jakie wartości musimy wykluczyć już na samym początku? 4 podzielone przez p minus 1 nie będzie określone, jeżeli p będzie równe 1, bo jeśli p będzie równe 1, to będziemy dzielić przez 0, a to jest niedozwolone. A zatem wiemy, że p nie może być równe 1. A tutaj Gdyby p było równe minus 3, to ten mianownik byłby równy 0 i byłby nieokreślony. Dlatego p nie może być równe ani 1, ani minus 3. A zatem to są nasze wartości niedopuszczalne. Teraz spróbujmy... spróbujmy rozwiązać to równanie. Przepiszę to tutaj. A więc 4 podzielone przez p minus 1 równa się 5 podzielone przez p plus 3. W pierwszej kolejności możemy, szczególnie, że zakładamy teraz, że żadne z tych wyrażeń nie jest równe 0. To będzie określone, jako że wykluczyliśmy te wartości p. Możemy usunąć p-1 z mianownika. Aby to zrobić, możemy pomnożyć lewą stronę przez p-1. Pamiętajcie, że to jest równanie. Jeżeli chcecie, żeby jego strony w dalszym ciągu były sobie równe, to wszystko, co robicie po lewej stronie, musicie także zrobić po prawej a zatem mnożę razy p minus 1. Teraz chcemy usunąć także to p plus 3 z mianownika po prawej stronie, a więc mnożymy prawą stronę przez p plus 3. Jeśli robię to po prawej stronie, to po lewej stronie też muszę to zrobić. p, p plus 3. Co się teraz dzieje? Mamy p minus 1 w liczniku i p minus 1 w mianowniku. To się upraszcza, a więc w mianowniku mamy 1, albo po prostu mianownik nam znika. Lewa strona upraszcza się do 4 razy p plus 3, lub gdybyśmy pomnożyli to przez 4, 4 razy p plus 3, a to jest 4p plus 12. Po prawej stronie p plus 3 upraszcza się z p plus 3, to jest p plus 3 podzielone przez p plus 3. I zostaje nam tylko 5 razy p minus 1. Po pomnożeniu przez 5 otrzymujemy 5p, 5p minus 5. Teraz mamy do rozwiązania już tylko proste równanie liniowe. Chcemy mieć wyrazy z p po jednej stronie, a wyrazy stałe po drugiej. Odejmijmy zatem 5p od obydwu stron. Zmienię kolory. Odejmijmy 5p od obydwu stron. I otrzymujemy po lewej stronie 4p minus 5p jest minus p plus 12 jest równe, to się upraszcza, jest równe minus 5. Teraz możemy odjąć 12 od obydwu stron. Odjąć 12 od obydwu stron i otrzymujemy to się upraszcza i otrzymujemy minus P równa się minus, minus. 5, minus 12 to minus 17. To już prawie koniec, ale możemy jeszcze pomnożyć obie strony przez minus 1 lub podzielić obie strony przez minus 1, w zależności jak chcecie na to patrzeć. I otrzymujemy minus 1 razy minus P jest. Przewinę stronę trochę w dół, żeby mieć więcej miejsca. To jest plus P p jest równe 17. P jest równe 17. Sprawdźmy teraz, czy wynik jest poprawny. 17 nie było w zbiorze niedozwolonych wartości, ale na wszelki wypadek sprawdźmy, czy ten wynik jest faktycznie poprawny. Jeśli mamy p równe 17, to 4 podzielone przez 17 minus 1 musi być równe 5 podzielone przez 17 plus 3. Podstawiam po prostu 17 pod p, bo taki wyszedł nam wynik. A zatem to jest to samo co 4 przez 16 i musi być równe 5 przez 20. Lub 4 16 to to samo co 1 czwarta i musi się równać 5 dwudziestych, a to to samo co 1 czwarta. A więc wszystko się zgadza. To są wartości niedozwolone, ale 17 na szczęście nie było jedną z nich.